ne? Co Ewa powie? Ty wiesz, gdzie ty jesteś? Gdzie? Somewhere. Gdzie? I don't know. Jak się nazywa tam to miasto? Powiedz mi, jak się to nazywa. Dzików. Nie. Dzików. Tam nawet jest dzików. Nie? O, to jest to jest dzielnica dzikowa. To jest dzielnica dzikowa tam na tak. Ale tu był dzików. Chodź tu. Chodź tu. Pokaż się ty pani. Chodź tu. Did you? Dlaczego? Cause. Here, just switch. Ewa, powiedz wujkowi, co on źle robi. Ewunia. I wytłumacz jemu, co to jest. Dlaczego to jest niedobrze. Co? On sobie zdaje sprawę, ale to jest nauk. Silniejszy od człowieka. Przełożone gdzieś tam na tablicy, albo w ogóle było zmienione. Tylko te skarpetki zdej. Kapcel byciem, skarpetki albo zdej. Albo jest podłączone. A to nie będzie. Jak no. Nie walce zimno. To są. Czekaj. Skarpetki zdej. No faza się rozłącza. Tu jest cały czas. Nie pasuje się do bluzki, nie w kolorze. Fazy się nie rozłączą, tylko zero. Ale Marysia młodsza. Na pięcie jest na końcówce cały czas. Czy przyciśniesz, czy nie? Bo biały. Na wyłącznik jest zero puszczone. Bo na wyłącznik dajesz tylko jeden. Ja to wrzuciłam to, co miałem. Na wyłącznik jest zero puszczone, a faza jest bezpośrednio puszczona. Ale jasny kolor rozmładza. To wpuszczę trzeba. A ja wiem, to zależy też od mnie. Ja lubię czarny. Ale wcale nie wygląda na skończone. Na wyłącznik jest zero puszczone. Siadłeś swobodnie. Nie, to bym włożył, bo to nie przeszkadza. No już niedługo będzie czarny. U nas jest 6 godzin do tyłu. O której ty dzwoniłaś? Jak była po 6, za 5 minut do 7? U mnie, to o której tu jest 2 zera teraz, a za 5 pierwsza. A u ciebie za 5 pierwsza w nocy? Nie. A to tu jest jedna rzecz. Za 5,5 do 7. Za 5,5 do 7, to u mnie było za 5,5 do 1. Bo 6 godzin różnicy. Akurat to wy wstajecie, a my idziemy spać. Pierwszym razem, proszę ciebie, ja wychodziłam do sklepu, akurat nie ubrana byłam i siatkę brałam, telefon sobie się, kto się tak zrana z tym zmienił. Idę go. No i drugi raz też akurat nie gdzieś wychodzić już miałam. Ja mówię, to był moment, gdzie wiesz, no. Ale co, poznałaś czy... Słuchaj. Pierwszy raz gdzieś mi powiedziała Krystyna, jak ty mi się przedstawiła nazwiskiem, co myślałam, matko, ja to nazwisko gdzieś mi jest znane. Krystyna ze Stanów. Nie, byś powiedziała. Teresy siostra. Nie, to to gadasz, ale mówi, najpierw powiedział. Tu położymy, wyjdź. Tu, o tak, o, tu będziesz patrzeć tylko, o. Patrzeć, nie, bo to nie wolno brać. Dziadziu już postali tak ładnie. Się zepsuły, o, sacy. Tak, popatrz tylko, tak, o. Widzisz, tak, może być, tak. Będzie musiał popatrzeć, o, moca w tych rękach, tyle pełno. Jest to wszystkie, byś chciała? Nie wolno, ty. Nie wolno, tak. Wunia, przywitaj się z babcią. Stań przy babci, pokaż jaka duża jesteś. Jaka babcia malutka? Ja jestem. Powiedz moje, a Marek idź ty stań przy babci. Zobaczymy, zmierzymy babcię teraz. Stań z drugiej strony babci. Oj, to tak. Tak. I teraz Robert, idź ty Robert. Idź. Kto jest? Tu jest Józek. O, Józek. Idź, Robert, idź stań przy Marku. Idźcie do chodnika. Idźcie do. Tak. Idźcie. Do strioda chroni jak podobno. Idzie. Tak. A Monisia? Chodź Monisia. Mareczek, Robuś, Ewunia,
Mama, o, już z tyłu stoi. Tak, Agnieszka. Taki duży Marek. Agnieszka. Agnieszka. Agnieszka, Basia. Basia. Basia i... Oj, i Stasia. Staszka idzie, no. Oj, Mareczek mały, drugi. Mareczek, już się nie będzie czekać cię. Ale ty nie widzisz, a w dnia nie jest. Mareczek jest. Miziaczki? No, tylko miziaczki do ciebie z przerwy. Tam postawić i zobaczyć. Do... Co dać? Mareczka tu jest, laneczka, tak? Mareczku, nie wyjdzie. No, no! Monisia! Monisia. Robert? Tak? A Piotru, ty... A gdzie ta moja krzesnica jest? O, tylko taka potargana. Agnieszka, co ty mi powiesz? Jak ty się czujesz? Ty miałaś operację w szpitalu. Czujesz się dobrze teraz? To dobrze. A powiedz, co za święto będzie w tym roku dla ciebie? Komunia. Komunia święta, tak. Cieszysz się? Tak. Szkoda, że ja nie będę mogła być, ale ja teraz jestem do ciebie z Nicy. Później przyjechać, nie? Tak, byliśmy później przyjechali, ale to też by było za późno, już by było po komunii. Tak, w maju. Tak. Piotr, nie ta tu. Miesiączka. Nie ma. Nie ma ojca? No. Miśka, gdzie postawimy Miśka? Gdzie tego Miśka? Tutaj postawimy, tutaj będzie Misiek. O, przepraszam. O, kto tam przeszedł? Walensa chyba. Elektry. Walensa przyszedł i co tam? Co tam? Co tam nowego? Nic nowego nie ma. Idą. Idą? Lata 50. W którą stronę? Do przodu. Na dół. Prawo jest. No dzieci na Walensie mogą mówić. I co? Każdy co chce. I nikt tego nie zrobił. U nas tak, na prezydenta jeden na drugiego mówi co chce. No to jest prawo, może mówić. Ale żeby na telewizji wystąpił i go wyzywał, przeklinał, no to niestety nie. Nie puszczą tych słów, nie wolno. I co jest, że to nie, że rząd by go ukarał za to, tylko tamta osoba prywatna, na przykład prezydent, bierze go do sądu i go skarży tam, za ubliżenie. Za blisko chyba sen. Widzisz? A, widział. No to weź. Widzisz kierowcę też? Aha, pojechał Ignac. Bez palca? Aha. Jeszcze jedna mieszka. Tak jak się są 6-7 km, nie? 120 jest, jak wyjedziemy. Papieża. Człowiek, ona się tam tutaj za nim stał i stoi.
do prezydenta i że i ci, wiesz, to jest wyśmiechem. Oni tylko jego za to pobierają, że jako niby on to pierwszy i jak raz wołał, była. Jemu się w ten sposób udało, że kiedy on wołał, kiedy ty byś krzyczał tak czy tak, że się znaleźli reporterzy w tym czasie. To było Comfortable? I później jego. That's your leg. What? Bend down a little to get near your legs. You gotta see your face a little too. Yeah. Not a little too cramped to see that. There it is. And there's the big room between us. My arm? Show your arm. Mark, don't waste tape. No, oh, I'm not wasting it. This is exciting. Przebudować socjalizm, że chciał z ludzką twarzą czynić. I twierdzą, że to było niemożliwe. No jak on zapoczątkował to i dało się. Bo jakby on tego nie zapoczątkował, jakby dali za mordę trzymali, to było się nic nie dało. Nic by się nie dało, nie? Tylko się znalazł taki odważny, co chciał coś zrobić inaczej. Like my mother and her, they are sisters like you. I co powiesz mi, mama? Co ci powiem? Cieszę się, lubię, kocham. Cieszę się, że jesteś grzeczny do tej pory. Mama jeszcze nie musiała na ciebie krzyczeć. Uważaj. No, you know what? Co? And then I... No, tak, jak mi to, że lubi... O, wiesz co, Marek? Mój Ignac, zanim poszedł do szkoły, to już gazety czytał. Tak jak Ewa. Zanim poszła do szkoły, to książki czytały i nawet gazety czytały. Gazety? Gazety. Powiedz mi, czy prawda. Czy ja prawdę mówię? Wcześniej jeszcze. Jest. No ale chyba nie wcześniej. Zanim że się nauczył chodzić, to już gazety czytał i jeszcze. No, Piotrek już czyta. Zanim. Poprawia gazety, to już A, B, C. Nie. Nie. To składne. A. I przekład na to. Are you sure it's gonna work, Mom? Tata mówił, że robi na polskim. Może te nie wiadomo, może są starsze, dobrze, że to nie będzie. A w Żupawie bez problemu podłapie. Wkładał to jest na 120. Na 110. Na 110. To powinno być dobrze. Tak, tylko że mówił, że w Niemczech za krótkie były. A nie. Głębsze plogi nie mogło wejść. To jest nie to. Nie, nie wejdzie, bo jest inny. A jak u Józka już jest gładki. To nie tęskni i taty nie lubi. Ona jak była mała, to gdzie Edek szedł, ja to wierzyłam ostro, no i nie powinno być. A jak chciała cukierka, to Edek przyjechał do domu, a mi się przypomniało, że przejechali sklep i cukierka, a takie jak dropsy z takiego, tylko że zrobione, że gwizdał jak na początku, jak później postarzał, ale to gwizdawka zginęła, bo już dziura się zrobiła i nic, ten gwizdek. To musiał, płakała, musiał się, wrócił się z nią do sklepu, cukierka jej kupił, przyjechał z powrotem. Ze mną to ja powiedziałam, że nie i to było. I ja nie płakała nic, bo wiedziała, że ze mną nie wygra. Pani mi nie mówiła, bo zapytała się raz, a jak uważam, że można, to kupiłam. Jak uważam, że coś chcę, co niepotrzebne, to nie i wiedziała, że ze mną nie ma tak. A Zetkie to wiedziała, że ona zapłacze i tata już to dla niej wszystko zrobi. A później jak była starsza, takie 4 lata była. 4/5 jej szedł. Do kogo? I mówi tak, przyszła do mnie i mówi, mama, jak ja byłam mała, to ja ciebie nie lubiała. Ja naprawdę to ciebie nie lubiałam.
bo mama by powiedziała nie, to nie, no ale ja nie lubię takie... Marek, ty chcesz z masłem też rozmawiać? No. Czy nie. Tylko nie. Nie. To jest roślinne masło. My masła i ja nawet margaryny nie używamy, tylko je tak, bo to już za dużo tego tłuszczu. No. Przy jedzeniu. Tak. You're not going to yell anymore. Serwetki? Right? Tak. Bo ja mam ze sobą. O, już. So you and Chacha aren't yelling anymore, right? Your sister. To są serwetki tak jak on. Chcecie posmarować masłem i kawałek? Ale to, ale to. To jest ryśka maciąga, stryja Władka. O! Uważaj, żeby się nie wybudził. Ryśka maciąga, stryja Władka, mojego kuzyna do. Jak długo on jest żonaty, gdy się wiąż? Pięć lat. No, takiego. Pięć, sześć lat. Tam są... Sześć chyba. Ale dużo więcej. Weź tam może z boku, z tamtej strony. Kto to przyjechał? Ignaz, nie fotografuj, koniec. No. Ja się fotografuję. Rysiu, bo byłem u Milka. To jest Rysiu. U Milka byłeś? Tak, piję oporowo. Tyle tylko? I oporowo. Ale ja widzę, że ty nie dotąd, ty dotąd nie piłeś. Ale nie ma się na mnie. Ale ty będziesz pamiętał, że ja u ciebie była? Wiem, bo przecież byliśmy w szpitalu. Ale słuchaj, czy dziś będziesz pamiętał, że ja u ciebie jestem? No pewnie. Będziesz też pamiętał? Bo. I może teraz pamiętasz, ale 5 minut już nie będziesz pamiętał. Słuchaj, ja ciebie nie widziałem 25 lat. Ile? 25 lat. Widziałeś mnie 2 dni temu. Nie nagrywam. Nie chcę nagrywać. Sekret, to mówimy. Nie chcesz nagrywać. No, nie, no to nic nie będzie. To jest sekret między nami. Dawaj, idziemy do domu. Tak. Tak. Chodź, idziemy do domu. Zapytamy się żony. Czy nieprawdę mówię? Jako zimne dziewczynko. Robią taki... To ty jest... Ale słuchaj... Tak kolana mi ta robię. Ale słuchaj się. W niedzielę ciebie widziałam takiego spokojnego, grzecznego, ładnego aniołka. Aniołka. A dziś ciebie widzę taką... To by się przeobrazić, nie? To a dziś ciebie widzę taką łajzę. Nie, ale mi obrażasz, nie co? Jakbyś nie była moją kuzynką, to by się pogniewał na ciebie na 100%. Rysiu, wiesz dlaczego? Bo ja bym chciała, żebyś miała. Lubię cię. Ja ciebie też lubię. Jak twoje najżarty... Nie, nie o to. O co ci chodzi? Chodzi mi o to, że na swojej kuzynie na wszystko. No i to było. I więcej ciebie nie ma. No ale widziałeś, bo nie przyjechałam. Czekaj, to byłeś chyba w Polsku, jak ja byłam pierwszy raz. A, to mnie nie było. Jak ja byłam pierwszy raz, to ty nie wiesz. To byłam po 16 latach. A... Kiedy? Co powie Monisia? Co powie, no? Co powie? Potańcz, Monisia, no. Potańcz ładnie, no. Nie chcę, Monisia, no. Nie chcę potańczyć, no.
Potańcz ładnie, Monisia. Potańcz, no. Na pamiątek wezmę. Jeżeli tata ma to widział. No właśnie. A on już tutaj był. O, o, to Ewa, ja myślałam. Świnia, zgubiłaś albo coś. Kotek, tak? Kotek, ty kotek mam. Monisia? Monisia, tak? Monisia. Popatrz, Monisia, tam na wujka, popatrz. Popatrz na Mareczka. Wujek. Wujek, to twój wujek. Mareczek, tak? O, ciocia. Ciocia, halo, Marku. Teraz jestem gorszy. Nauczyciel nie chciał być gorszy od swojej koleżanki z ekipy i udowodnił, że na slalomowym stoku nie ma sobie równych. Alberto Tomba w obu przejazdach był najszybszy, stał się pierwszym Alpejczykiem, który obronił mistrzowski tytuł z poprzednich igrzysk. Pozostały medale dla tych, którzy już stawali na podium w Albertville. Srebro dla wielkiego sprzęty Gardneriego, brąz dla nowej gwiazdy Norwegów, Amoda. A, tam pączek. O, mama. W sztafecie 3x10 km do drużynowej kombinacji norweskiej Japończycy dzielnie i z powodzeniem bronili przewagi uzyskanej na skoczni. To drugie złoto w historii zimowych igrzysk dla Japonii. Dziś najlepiej pobiegli Norwegowie z 6 miejsca po skokach awansowali na drugą pozycję. Brązowy medal zdobyli na skokach wiarcy. Francuzi ze złotym i srebrnym indywidualnikiem i Guillaumem tuż za wodą. Halo, Marek, to twój brat. Gdy na starcie biegu łyżwiarskiego na 1000 metrów zabrakło przeziębionego mistrza 500-ki Jensa Overmeyera, dzielnie zastąpił go Olaf Zinke. Niemiec nieoczekiwanie został zwycięzcą, ustanowił nowy rekord toru, a srebrnego medalistę Koreańczyka Kim Yun-mana wyprzedził zaledwie o 1/100 sekundy, co na mecie daje różnicę 13 cm. Brązowy medal zdobył Japończyk Miyabe, Polacy Abradkiewicz i Jaroszek, bardzo dolegliwy. Na działa? Okay. Mecze Włochy Norwegii rozpoczęła się realizacja o miejsca od 9 do 12 w turnieju hokejowym. W tym wyrównanym spotkaniu rozstrzygnięcie padło w ostatnich sekundach, przynajmniej się 3-3. To tak, to jutro jak będzie ładnie, a Ignac ma wolnego więcej, to by pojechać do cioci z tego Sumowa i później tam ich odwiedzić, pojechać do Alusi, bo już blisko. Zasobowa bliżej. O, to Zasobowa to już bliżutko. Zasobowa już bliżutko. No, ona pracuje nie zawsze w domu. Na drugie zmiany czasami. A, to zostaniemy ją, to zostaniemy, nie? To nie. A, to tak. A, to jest blisko. Bo tylko do niedzieli. W niedzielę, już w poniedziałek będę chciała wyjechać. Jeśli będzie, gdyby oślizgło śnieg i tego, to nie będę się ruszać w drogę. No tylko zostanę i przeczekam jeden dzień, bo jak gdyby tak sypało i wyciło, że on już, on, gdyby nie na czas, to on by się wykończył. Zaczął mu się zrobić niedobrze i bardzo, bardzo źle i straszny ból i brak mu oddechu, bo to już krew nie dochodziła. Więc ciocia zadzwoniła do mnie, a to jednak jest ode mnie kawał drogi. Trzeba te 15 wejść tak, jak będzie. Jest 15 metrów. Tak, jest. Ja przyjątko do kościoła zadzwoniłam, że przyjątkowi, że cebula się nie czuje dobrze, żeby pojechał. Jednak od razu w samochód i do niego. To
trwało tylko 5 minut wszystkiego. 5 minut i już on był u lekarza, bo do lekarza blisko, bo blisko szpitala i od razu zjechał do lekarza. Lekarz od razu popatrzył się tylko co jak i bo już on do tego lekarza chodził, to on wiedział jakie są problemy. Od razu do tyle z tlenem, już tego tlenu nie odłączali, po pogotowie i do szpitala od lekarza. I tam leżał przez chyba 6 dni w szpitalu pod tymi maszynami na to, po polsku jak się mówi, po angielsku intensywkę. No, intensywkę, to pod tymi maszynami specjalnymi. No i po tygodniu mu się polepszyło trochę i... Nie zorientowałem się bardzo. Dokładnie. No to bardzo, bardzo pozdrawiam ciocię, żeby była zdrowa, żeby no, żeby jak najdłużej żyła i czuła się dobrze. I wujka, no. Wujka tak samo. Żeby jak najdłużej żył, żeby więcej do nas się odzywał, pisał, no bo... No, my jesteśmy młodzi, młodsi dużo, no ale taki jest czas teraz, że niech wujek, ciocia wybaczą, bo nie było czasu, niestety. Było taki czas, że tam było jedno żenić, drugie żenić, budować jedno, drugie i trzecie. Także nie było czasu, nie było. Przepraszamy was bardzo. Wybaczcie nam. Też... Za to lenistwo. Panie lenistwo, strejku. Ja też dziękuję wujkowi za list, za pamięć o nas. Bardzo dziękuję. A pisać to ja jestem bardzo tępy. Nie mam daru do pisania, nie mam głowy. Huh? A ja tam tego, no, do małego, bo już jest.